Kanonizacja Ojca Świętego Jana Pawła II była dla nas czymś wielkim. Dla każdego człowieka, nie tylko w Polsce, ale poza jej granicami, który wpatruje się w dzieło i dokonanie Ojca Świętego w jego życie, jest oczywiste, że kanonizacja nie nadaje świętości samej postaci kanonizowanego, ale że jest to właśnie akt uznania świętości już istniejącej, a jednocześnie podanie tej świętości jako wzor do naśladowania. Gdy pytamy, co z tego wszystkiego wynika, co wynika z kanonizacji dla nas i dla Polski, także w szerszym wymiarze dla Kościoła powszechnego, no to pewnie od dwóch stron można do sprawy podejść. Z jednej strony jest postać samego świętego. Świętego, który pracuje, który się wstawia za nami, który oręduje za Kościołem i za tymi, którzy zwracają się do Niego. I to niezależnie od jakichkolwiek okoliczności, Ojciec Święty pozostaje wielkim orędownikiem całego Kościoła. On wspiera w dążeniu do świętości tych wszystkich, którzy mają to ukierunkowanie na Chrystusa, na Ewangelię, na Kościół. Więc z tej pierwszej strony, to znaczy od strony samego świętego Jana Pawła II, możemy powiedzieć, że oczekujemy i z pewnością możemy się spodziewać tej stałej pomocy świadczonej całemu Kościołowi i światu w sposób nieograniczony, z żadnym czasem ani przestrzenią. I to jest wielka rzecz. Rzecz niezmienna i właściwie taka, która jest wyrazem też miłosierdzia Bożego w stosunku do całego stworzenia. A druga strona medalu, co z nami, to znaczy co i z Polakami, i w ogóle z katolikami całego świata, z chrześcijanami całego świata, co ze światem w obliczu kanonizacji. No tutaj odpowiedź zależy od wolnej woli każdego człowieka. Nie da się niczego wymusić w tym porządku wiary. Ona zakłada w punkcie wyjścia właśnie wolność człowieka. I gdy tak pytamy w tej wolności, co może zostać podjęte, czy co może zostać rozwinięte, no to wydaje mi się, że te główne warstwy nauczania papieskiego i przykładu życia, one powinny być też brane pod uwagę, jak mogłyby zostać rozwinięte. To znaczy kwestia życia, kwestia rodziny, kwestia społeczeństwa, kwestia kultury, potem także ekumenizmu, dialogu międzyreligijnego. No i oczywiście sama sprawa miłosierdzia i osobistej świętości. To są te główne przestrzenie nauczania papieskiego, które powinny być dostrzeżone i w wolnej woli, w całkowitej wolności człowieka też rozwijane. Wydaje mi się, że łatwo jest stosunkowo rozwinąć te treści Ojca Świętego, ponieważ on miał inny sposób wyjścia do człowieka. To znaczy na tyle, na ile Ojciec Święty Benedykt XVI wychodził od góry, czyli praktycznie od Pana Boga i prowadził całą refleksję teologiczną, rozpoczynając właśnie z tego pułapu, to Ojciec Święty Jan Paweł II prowadził refleksję od dołu, czyli praktycznie rozpoczynał od człowieka, od antropologii i prowadził tę myśl coraz wyżej ku Bogu. To były jakby dwie drogi myślenia obu papieży. Jedna wstępująca, a druga wstępująca. I ta wstępująca Ojca Świętego Jana Pawła II wydaje mi się prostsza dla zrozumienia człowieka, ponieważ on wychodzi od rzeczywistości, które zna, od siebie samego, którego zna. I może się wznosić coraz wyżej właśnie w odniesieniu do tych głównych przestrzeni, które stanowią właściwie przestrzeń też i zmagania współczesnej kultury. Najpierw w odniesieniu do życia, gdzie właściwie życie
jest traktowany pragmatycznie od strony jakości życia jest też w dużej mierze, powiedzmy, posponowany. Jeśli tylko nie jest takie, które nam gwarantuje przyjemność, jest podważane w swoim istnieniu. Szanować życie od początku do końca i jednocześnie też zabiegać o to życie, no to jest coś, co każdemu szlachetnemu człowiekowi leży na sercu. A potem cała sprawa rodziny, o którą dzisiaj się tak wiele rozbija. Właściwie niestabilność społeczeństwa bierze się w dużej mierze z niestabilności rodziny. Ojciec Święty Familialis Consortio nawiązywał do tych zdrowych relacji rodzinnych i do tej solidarności między rodzinami, do tego wszystkiego, co powinno charakteryzować zwarte społeczeństwo. Bez stabilnej rodziny nie ma mowy o stabilnym społeczeństwie. Dalej o kulturze, gdy mówiło o tym, że kultura jest sposobem uczłowieczenia człowieka, że sprawia to, iż człowiek staje się bardziej człowiekiem, bardziej ludzkim. No, dbać o to, żeby w tych okolicznościach, w których powstaje wynaturzony obraz człowieczeństwa, czy człowiek w karykaturze przedstawiany, żeby prowadzić właśnie to człowieczeństwo do czegoś większego. I tak dalej w każdej innej dziedzinie, które były drogie papieżowi, prowadzić wszystko ostatecznie do tej osobistej świętości, która nie popada w pychę wtedy, kiedy mamy przed sobą właśnie to przekonanie, że ostatecznie miłosierdzie Boże jest decydujące o naszym zbawieniu.